strzałem, kochani, witajcie w naszej kolejnej lekcji polskiego. Dzisiaj nietypowo, bo nie z budynku naszej szkoły, ale nagrywam dla Was lekcję z mojego domu. A to dlatego, że mam przerwy, więc skoczyłam sobie na szybki obiad. I chciałam od razu wykorzystać ten czas i przygotowałam dla Was coś z myślą o egzaminie, który już w listopadzie część z Was będzie zdawać. Moi drodzy, pisanie. Część, która spędza sen z powiek wielu spośród Was. Dlaczego? Dlatego, że istnieje w języku polskim mnóstwo wyrazów, które zapisuje się podobnie, ale jedna drobna różnica, a jednak różnica. I dzisiaj wybrałam kilka takich par wyrazów, które najczęściej powielacie, jeżeli chodzi o błędy w Waszych zadaniach domowych. Więc na początek. Zawieść i zawieść. Zobaczcie, jak to podobnie brzmi, prawda? Zawieść, zawieść. A jednak inaczej zapisujemy te słowo i zupełnie co innego znaczą. Zawieść kogoś, zapisywane przez sieci, to jest inaczej sprawić, że ktoś straci do nas zaufanie. Obiecaliśmy coś komuś, nie dotrzymaliśmy słowa. Stąd mamy słowo zawiedziony. Zawiedziony. Jestem zawiedziony Twoją postawą. Jestem zawiedziona tym, co zrobiłeś. Ale mamy też słowo zawieść, zapisywane przez zici. Zawieść coś samochodem. Zawieść gdzieś kogoś. Muszę zawieźć dziecko na basen. Zawieziony, czyli dostarczony na miejsce. A zatem zawieść i zawieść zapisywane inaczej o zupełnie innym znaczeniu. Kolejne, to nawet Polakom się myli, słuchajcie. Magnes i magnez. Magnes mamy tutaj. Magnez. Mg, czyli łacińskie magnezjum, czyli substancję, którą spożywamy, pierwiastek chemiczny i substancję, którą spożywamy w tabletkach albo na przykład rozpuszczamy sobie w wodzie, żeby na przykład nie mieć skurczu. Następne. Transparent i transparentny. Transparent, czyli coś, co trzymamy w rękach, jakiś plakat, jakieś hasła, idąc na przykład na protest, na jakiś strajk, albo też robimy transparent, który wieszamy w naszej szkole, na przykład szkoła wita naszych uczniów. Zaś transparentny, czyli jaki, to jest inaczej przejrzysty, przezroczysty. Dziewczyny, jeżeli oglądacie to wideo, to na pewno kojarzycie z Rossmana czy Superfarmu napis na kosmetykach, kosmetyki transparentne do makijażu, czyli takie, których nie będzie widać. Puder transparentny na przykład. Więc transparent, a transparentny to są dwa różne słowa. Mój ulubiony przykład. Smog i smog. Smog, czyli na przykład smog wawelski, prawda? Smog, czyli to, co zanieczyszcza nasze powietrze w okresie jesienno-zimowym, czyli w sezonie grzewczym. Bardzo ważne jest to, że oba te wyrazy będą inaczej odmieniały się przez przypadki. W dopełniaczu, w przypadku słowa smog przez k, powiemy kogo czego smoka. Nie ma tu żadnego smoka. Warszawa nie ma swojego smoka. Smog odmienimy tutaj, jakbyśmy odmieniali słowa pies czy kot. Natomiast smog powiemy już kogo czego smogu. W sezonie letnim nie ma w Warszawie smogu. Dlaczego raz A, raz U? Tak jak Wam mówiłam na ostatniej lekcji, że wspomnę dzisiaj troszeczkę o dopełniaczu. Jeżeli chodzi o dopełniacz rodzaju męskiego, mamy do dyspozycji końcówkę A albo końcówkę U. I końcówka U, tak jak mamy nasz smog, jest zarezerwowana między innymi dla pojęć abstrakcyjnych. Czyli takich
zjawisk, rzeczy, których fizycznie nie możemy dotknąć. Smog zalicza się do tej grupy zjawisk abstrakcyjnych. W związku z tym powiemy smogu, a smog pozostaje głoska A. I coś, nad czym pracowałam dzisiejszy poranek, żeby narysować Wam pięknego pieska. Mam hard i hard. Hard zapisywany przez CH. Jest to pies, na przykład hard angielski. Hard zapisywany przez samo H. To jest taka siła ducha, taka nasza wewnętrzna moc. Najczęściej zresztą mówimy hard ducha. Ktoś ma duży hard ducha, prawda? Więc hard i hard. I taka sama sytuacja jak w przypadku smoka i smogu, czego harta jako zwierzaczka powiemy kogo czego a harta, natomiast hartu powiemy już u, bo hart jako hart ducha jest to pojęcie abstrakcyjne. Więc hart i hart. I coś, co mi dzisiaj podsunął moje uczennice na lekcji, czyli skromny i skromne. Jedno słówko, prawda? A zupełnie dwa różne znaczenia. Skromny, i mam tutaj takiego pana, który osłania się parasolem, jest troszkę taki smutny, niesłój, przed dwojgiem uśmiechniętych ludzi. W tej sytuacji skromny oznaczało będzie synonim nieśmiały. Natomiast skromne to niewielkie, malutkie. Jem skromne posiłki, nieprawda. Skromne zarobki, skromne warunki życia, czyli takie mizerne, malutkie, niewielkie, słabe. I najważniejsza rzecz na koniec. Nie wiem, czy wśród moich uczniów wszystkich spamowałam swego czasu kabaretem Hrabi i jednym takim skeczem Egzamin. Uwielbiam. Jest to, ja nie lubię kabaretów polskich, natomiast Hrabi i skecz Egzamin jest jednym z moich ulubionych i często wykorzystuję go na lekcjach. I tam pojawia się znakomite hasło, które może być podsumowaniem naszej lekcji dotyczącej tego, jak uważnie powinniście zapisywać polskie słowo. Pojawia się tam hasło docencie, docencie. Zobaczcie na pisownię. Docent, do którego zwraca się bohaterka skeczu, grana przez panią Jasię Kołaczkowską. Docent, czyli pracownik instytucji wyższej, jaką jest uniwersytet, jest to osoba. Kto? Docent. Zwrot docencie jest to zwrot wołaczu. O, docencie! Jakbyśmy powiedzieli o mamo, o tato, o bracie, o mężu. O, docencie! Natomiast później musimy postawić po wołaczu przecinek. I jest to bardzo ważne. Po wołaczu zawsze stoi przecinek, jeżeli później pojawia się jakieś orzeczenie, jakiś czasownik. A zatem mamy docencie, docencie. Docencie zapisywane przez ni. Co róbcie? Docencie. Wy mnie docencie. Od czasownika doceniać. Jest to zwrot, którego bohaterka skeczu używa do swojego profesora, błagając go, żeby zaliczył jej egzamin. Docencie! Docencie mnie! Jest to zawołanie do docenta z użyciem trybu rozkazującego. Dlaczego jednak bohaterka stosuje tutaj zwrot wy? Możecie się zastanawiać. Jest to takie troszkę z przymrużeniem oka, ponieważ w okresie Polski socjalistycznej, kiedy zwracano się do ludzi per towarzyszu, stosowano nie formę ty, tylko formę wy. Wy docencie, wy zróbcie. Jest to typowe dla języka rosyjskiego i związane z wpływami tego języka na język polski powojenny. Więc docencie,
Docencie. Zobaczcie. Zobaczcie, jaka kolosalna różnica. Jeden z moich ukochanych przykładów. Także podsumowując, moi drodzy, czasem jedna kreseczka, jeden przecinek, a robi różnicę. Pamiętajcie o tym, przygotowując swoje teksty na egzaminie. Pozdrawiam, cześć.